Ruch Chorzów pokonał GKS Katowice 2-1 w derbowym pojedynku przy ulicy Bukowej. Niebiescy obie bramki zdobyli w pierwszej połowie. Na listę strzelców wpisali się Posinkowicz i Walski. W drugiej połowie Gieksa dominowała na boisku, ale zdobyła tylko jednego gola. Bramkę kontaktową zaliczył Ceri Magić. Mecz obejrzało ponad 7 tysięcy kibiców. Zawaliliśmy pierwszą połowę całkowicie i ponieśliśmy konsekwencje w postaci porażki w tym spotkaniu. Liczyliśmy na to, że uda nam się dzisiaj dla tych kibiców, dla wszystkich ludzi związanych z GKS-em wygrać ten mecz. Nie udało nam się, znam bardzo źle, ale jestem przekonany, że to odrobimy, bo graliśmy szczególnie w drugiej połowie naprawdę dobrze. Przegraliśmy i musimy to przyjąć na klatę. Bardzo się cieszymy, bardzo ważny mecz. Zdawaliśmy sobie sprawę z rangi tego spotkania. Ten mecz, ostatni taki mecz był 14 lat temu, także ten aspekt historyczny też jeszcze do tego dochodzi, że po takiej długiej przerwie udało nam się tutaj na terenie GKS-u wygrać i zdobyć 3 punkty, tak ważne dla nas. Także cieszymy się bardzo. W szatnie super atmosfera, teraz się będziemy cieszyć, ale gdzieś tam już myślimy o następnych meczach, bo punkty nam są bardzo potrzebne, ale mam nadzieję, że ten mecz doda nam dużo pewności na przyszłość. Ruch się bronił heroicznie, ale mimo to dochodziliśmy do sytuacji i mieliśmy swoje okazje do tego, żeby strzelić bramkę przynajmniej wyrównującą, ale to się nie udało i trzeba oddać, że Ruch dzisiaj wygrał, ale na koniec sezonu mam nadzieję, że to my będziemy wyżej i to my się będziemy cieszyć. Ostatnie 5 spotkań, 4 zwycięstwa, także no nie chcę chwalić za dużo, ale cieszymy się bardzo. Taka seria jest bardzo potrzebna drużynie, bo tylko zwycięstwa budują tak naprawdę atmosferę. Można wiele robić, ale jak nie ma wyników, to ciężko coś skonstruować. Także chcemy, żeby ta seria trwała jak najdłużej. Wiemy, że nie możemy się teraz zadowolić. Nie możemy się zadowolić tym, co zrobiliśmy, tylko iść dalej, bo te punkty nam są potrzebne i chcemy się piąć w tabeli. Mimo braku kibiców gości, atmosfera na trybunach była gorąca. Po meczu także piłkarze nie utrzymali nerwów na wodzy. Wiedzieliśmy, że ten mecz będzie w takiej atmosferze się odbywał. Szkoda tylko, że myśmy nie zrealizowali swoich planów, bo zakładaliśmy, że wygramy to spotkanie. Spodziewaliśmy się tego, także gdzieś to zostawiliśmy na boku. I staraliśmy się zachować spokój, bo wiadomo, emocje są duże w takich meczach i najważniejsze, żeby gdzieś się odciąć i skupić na graniu. Atmosfera była podgrzewana już od dawna, my staraliśmy się to jakoś tonować, bo mieliśmy jeszcze ważne mecze przed sobą, ale podnieśliśmy, można powiedzieć, rangę i wytrzymaliśmy do tego meczu. Niestety sam mecz, szczególnie w pierwszej połowie, nam nie wyszedł, ale tak jak powiedziałem, odrobimy to z nawiązką. Myślę, i wszyscy w Katowicach się będą cieszyć. Ruch z 11 punktami zamyka tabelę pierwszej ligi. Gieksa, która ma na koncie 18 oczek, plasuje się na 12 pozycji. Stawce przewodzi chojniczanka Chojnice.